Witajcie, z tej strony Blumi, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat substancji wspomagającej leczenie koronawirusa stworzonej przez Polaków. Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdołali stworzyć substancję, która silnie hamuje zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Jeden z uczonych powiedział: opracowana przez nas substancja jest innowacyjna w skali świata. Są to słowa profesora Krzysztofa Pyrca, wirusologa z UJ. Substancja przygotowana przez naukowców jest związkiem chemicznym, który silnie hamuje infekcję SARS-CoV-2. Jej nazwa to HTCC. Uczeni są zdania, że są na dobrej drodze do stworzenia leków przeciw chorobie COVID-19. Napisz w komentarzu COVID-19, a spróbuję przypiąć ci serduszko. HTCC to związki polimerowe, które zostały stworzone na bazie chitozanu, związku otrzymywanego z krewetek lub grzybów. Wykazano, że polimer ten wiąże się z białkiem spike, tworzącym koronę wirusa i blokuje jego oddziaływanie z receptorem komórkowym, a w rezultacie wnika wirusa do komórki. Naukowcy na chwilę obecną potrzebują partnera komercyjnego lub instytucjonalnego, który zająłby się badaniami wdrażającymi wykorzystanie nowej substancji w klinikach. Jak powiedział profesor Pryć, kilka firm jest zainteresowanych przyszłym rozwojem tej substancji. HTCC została oficjalnie opatentowana oraz przetestowana na zwierzętach. Do stosowania u ludzi nie jest jednak potwierdzona. Początkowe eksperymenty nad gryzoniami wykazały, że po podaniu HTCC drogą wziewną nie zauważono toksyczności ani pogorszenia się czynności płuc. Prace były prowadzone z użyciem nie tylko standardowego modelu komórkowego, ale również zaawansowanego systemu modelującego w pełni zróżnicowany nabłonek ludzkiego układu oddechowego. Uczeni podkreślają, że jest to jeden z najdoskonalszych modeli. Chitozan jest używany w medycynie od lat, m.in. jako składnik leków podnoszących odporność. Interdyscyplinarny zespół naukowców pracuje pod kierunkiem profesora Krzysztofa Pyrcia i dr Aleksandry Milewskiej z Małopolskiego Centrum Biotechnologii oraz profesor Marii Nowakowskiej i profesor Krzysztofa Szczubałki z Wydziału Chemii na UJ. W dodatku, odchodząc od tematu polskiego wynalazku, lecz pozostając przy problematyce koronawirusa, to w Australii uczeni są przekonani, że popularny lek przeciwpasożytniczy Ivermectina jest w stanie zwalczyć koronawirusa. Więc, tak jak widzicie, dotrwaliśmy do kulminacyjnego momentu w filmie, czyli jego końca. Obecnie większość naukowców z każdego skrawka Ziemi zmobilizowała się i razem próbują znaleźć antidotum na wirus SARS-CoV-2. Jak myślicie, ile potrwa jeszcze pandemia? Jeśli chcecie, to możecie zostawić kciuka w górę oraz subskrypcję na tym kanale. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć!